Karol! Elo mordy! Na moim drugim kanale Tricus pojawił się filmik, gdzie zrobiłem pranka z bitą śmietaną dealerkowi, ponieważ on podał mój numer telefonu widzom. Miałem naprawdę przerąbane. Musicie to zobaczyć, link jest w karcie oraz w opisie. Elo 320, ja jestem Tricus i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Jesz na wyrajnie. Słuchajcie, dzisiaj zostawiamy na chwilę naszą zwykłą Dolinę Głów i idziemy na nową Dolinę Głów. Już przygotowałem cały teren, będzie teraz... Czy to Creeper? Oh man, jesteśmy w niebezpieczeństwie. Tak, idziemy na Dolinę Głów.exe, która będzie Doliną Głów, którą zamieszkują same legendarne potwory z Minecraft. Będzie tam Herobrine, Zielony Steve, Entity i Dokness, ten... Tak, Dokness tam zdecydowanie będzie. Nie, no nie wiem, szczerze mówiąc, czy Dokness tam będzie, aczkolwiek będą tam same największe potwory z Minecrafta. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał oraz dać dzwoneczek. Wtedy będziecie mieli powiadomienia i różne takie inne. I ogólnie na moim drugim kanale, jak mogliście zauważyć już wcześniej, pojawił się film. Film, gdzie prankuje dealera śmietanowym prankiem, gdzie on dostaje w twarz śmietaną. Link jest w karcie oraz w opisie. Naprawdę obczajcie go. Bardzo was proszę, ziomki. Bardzo was proszę, obczajcie ten film, mój drugi kanał Tricus, bo jest naprawdę kozacki i będą tam się pojawiały dwa filmy w tygodniu. Dwa kozackie vlogi. Co tutaj? Chwila. Nie umiem trafić. Muszę patrzeć na kamerę. Chciałem zrobić takie, o. Chwila, bo to w drugą... Co to? Kto to jest? Wytypy, co jest za mną za plaka? To dobra. To teraz w takim razie pokażę wam, gdzie będzie nowa Dolina Głów i gdzie się właśnie przenosimy, bo tutaj jeszcze nam brakuje paru osób na tej dolinie. To trzeba będzie spalić i zniszczyć, bo to dealerek dla Becky wybudował, ale tak. Tutaj musi być Shio, Enzi, Vito. Taki mam plan. Taki mam plan zbudować te trzy osoby jeszcze na Dolinie Głów, bo to będzie wtedy fajnie naprawdę wyglądało. Już będą wszystkie osoby takie, które powinny tutaj być. No i dobra, to teraz w takim razie się przenieśmy. Czy ja mam terakotę? Dobra, dzisiaj będziemy budować Herobrine'a na jako pierwszą głowę. Tak, mamy White terakotę. O dobra, to trzeba wziąć. Niestety nie mam zbyt wiele... Kurczę, gliny takiej gotowej. Zebrałem glinę, dlatego że to jest na bagnach oczywiście. Tak jak wcześniej mówiłem, jest na bagnach ta miejscówka, ale dopiero zebrałem glinę, jeszcze jej niestety nie przetopiłem, więc teraz trzeba będzie ją właśnie sobie przetopić. Czy mamy węgiel jakiś? Dobra, mamy węgiel tutaj zebrany, mamy więcej gliny, tylko to mamy... Dobra, powinno starczyć, bo głowy w sumie nie wymagają aż takiej dużej ilości tego. Chwila. Tak, jest terakota, jest. I żółta w ogóle terakota jest do tego. Dobra, ludzie, trzeba będzie w takim razie ogarnąć to. Pójść jeszcze na sielankę, tylko po co ja chciałem iść na sielankę? A, wiem. Coco Beansy nam będą potrzebne i kości... Nie, kości mam w skrzynce jakieś. Coco Beansy nam będą potrzebne, aby po prostu zrobić terakotę na włosy Herobrine'a. To chyba każdy z was wie, prawda? Jak się robi terakotę brązową. Trzeba będzie właśnie zabarwić Coco Beansami zwykłą terakotę i wtedy będzie naprawdę przekozak. Przekozak będzie. Tutaj ktoś naprawił to. Dobra, o kible jeszcze. Skorzystajmy z kibla. O, oj. Kurde. No i zostaliśmy uwięzieni, bo te kible to są pułapki trochę, wiecie? Chwila, tutaj było tak, 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 tak. O. Nie, te drzwi jakoś ja bym chciał, żeby one inaczej stały. Chwila. Nie, dobra, w sumie zostawmy. Chwila, ale jaka to jest zależność, jak się stawia drzwi? Dobra, idziemy już te po te kokobinsy. O, dobra, tak. Idziemy po te kokobinsy. Tak, Biedronka, widzieliście wczoraj, że oddałem wszystkie itemki, które z niej obrabowałem. Jak ktoś nie widział, no to zapraszam. W ogóle ja wrzucam filmy codziennie na ten kanał. Czy wiedzieliście, że filmy na Jeżu Tricusie pojawiają się codziennie? Piszcie w komentarzu, czy wiedzieliście, czy nie. Bo niektórzy się mnie pytają, kiedy kolejny film? A są codziennie o 15, a w sobotę i w niedzielę są o 10 filmy. Codziennie na moim kanale, to warto wam też powiedzieć. A na drugim kanale są we wtorki i w soboty. No czasem w czwartki wrzucam. W sensie zależy, jak nam się uda, bo trudne jest dosyć nagrywanie vlogów. Skąd tu ta lama się wzięła? Tak, trudne jest dosyć nagrywanie vlogów. Jest to bardziej wymagające, ale... no, ale naprawdę wychodzą przekozackie. Serio, to ja wam mówię. Drugi kanał mój jest perełką.
jest najlepszą rzeczą, jaką możecie zasubskrybować. I to mówię, serio wam mówię, nie tylko dlatego, że to jest mój kanał, tylko dlatego, że serio nawet mi się to podoba. Robię to w dwie osoby ten kanał. Jedna osoba to jest mój kamerzysta i montażysta, który właśnie bardzo ładnie odpicowuje zawsze te filmy, więc serio, ludzie, dużo się dzieje teraz w moim życiu ogółem. Będziemy się przeprowadzać razem z dealerkiem i z tym kamerzystą do wspólnego domu, gdzie będziemy robić też kozackie vlogi, więc jak chcecie być na bieżąco, subskrybujcie drugi kanał, karta bądź opis, ale dobra, już o tym ten. Jeszcze przypomnę o tym tylko na końcu, teraz już nie będę przypominał. Chwila, w ogóle... A, trzeba to odsadzać, zapomniałem. Dobra, to odsadźmy to, dlatego że nie chcę, żeby jakby wiecie, no stracić tych wszystkich kokobinsów potem, żeby tutaj nic nie było. I kurczę, skąd ja bym brał wtedy brązowy barwnik, który nam jest potrzebny na... Często na włosy właśnie w skinach, co nie? Dobra. Ostatni pyk, a to rośnie tak szybko, dobra. Tyle nam starczy zdecydowanie. Pół staka równe zebraliśmy. Idealnie, ideolo jak mój drugi kanał. Dobra, to i wracajmy teraz na sielankę. I chwila, by się przydało timeset 3000, nie 300, o! Dobra, timeset 3000, ała, ugryzłem się w ten, dobra, nieważne. To lećmy teraz na sielankę i muszę wam pokazać właśnie miejsce, gdzie będzie dolinagłów.exe. I także niedługo zaczniemy budować podniebne miasto, zbudujemy gigantyczne takie schody i tam też będziemy robić domki właśnie dla osób z Ferajny. Bardzo mi się podobają te moje serie na moim kanale, wiecie, naprawdę uważam, że są kozackie. I że naprawdę są ciekawe takie seryjki, co nie? Seryjnie ciekawe są. W ogóle, a dobra, tutaj jest ten most. O, to dealerek to chyba naprawił. To są deski? Czemu to są deski? Ani terakota. Wytyfy. A tutaj? Tutaj też to są deski. No dobra, lepsze to niż dirt, ale ja niedługo przyniosę brązową terakotę i zamienię te oczy także, ale to na live, dlatego że live są prawie codziennie o 20. Nie są codziennie, no bo wiecie, muszę mieć życie, muszę mieć czas, żeby nagrywać moje vlogi, muszę, wiecie, robić różne sprawy, ale staram się robić co najmniej 3-4 live w tygodniu o 20, więc no ogółem może będę zapowiadał, kiedy będą te live, więc jeżeli subujecie mój kanał, no to będziecie mieli powiadomienia o nich po prostu, więc subskrypcja, no subskrypcja się należy, ludzie, subskrypcja się należy, prawda? Dobra, mikrofon działa, czasem się boję, że mi mikrofon wysiądzie i cały odcinek pójdzie na marne. Dobra, ile tu się przetopiło? No nie najwięcej, ale możemy już w tej chwili zamienić tą terracotę, którą mamy tutaj, na połowę tego. O, patrzcie, pyk. Brown terracotta, stack brown terracotty mamy, kozacko. Mamy trochę za mało tej white terracotty. Nie, w sumie nie wiem, czy nam starczy, czy nie. Chwila, mam kości. O, dobra, tu są te kości. Pyk, weźmy sobie teraz tak, 16. A tu stone się przetapia? What? Ładnie, dobra. Tutaj 18, tutaj 18, dobra. Tyle powinno na początek starczyć. Chwila, ja w ogóle nie miałem. O nie, ja w ogóle nie miałem wcześniej więcej tej terakoty, chyba nie. Dobra, więc tak, bierzemy sobie to. Mamy całkiem dużo tego. Tutaj nie, brązowej terakoty ja nie miałem więcej, więc. Okej, na razie w takim razie pójdźmy na tą Dolinę Głów. Chcę wam pokazać, chwila, czarna wełna, nie, biała wełna by się przydała. Biała wełna albo śnieg by się przydał. Dobra. Ja się trochę boję robić w ogóle domku Herobrine'a, no bo co jeśli on nagle powstanie, ludzie. W sensie, jeżeli ten Herobrine serio przyjdzie do nas, to będzie przypał, to będzie straszny przypał, jeżeli Herobrine, kurde, wiecie, nam się zespawnuje i zamieszka na Dolinie Głów.exe. To będzie straszne, ludziska. Ale okej, to chwila, jak łódź nam się by przydała. Łódka, czyli nie mamy drewna niestety, więc łódki też nie mamy, trzeba będzie się zawrócić lekko. Pójdźmy do naszego domku, bo pewnie go nie każdy widział. Ja nie wiem, czy się coś zmieniło. A, zmieniło się, tylko tyle, że mamy portal teraz u siebie w tym domku. Portal zrobiłem, nie wiem, kto oglądał live'a, ten widział, gdzie zrobiłem portal. A kto nie, zapraszam na live'a. Łooo! Ile mamy white terrakoty, tutaj je zapominam o tym. Ale kozacko. Dobra, co ja chciałem? Troszkę drewna bym chciał, na łódkę jakąś.
na łódkę jakąś, ale chyba nie mam drewno. Chyba nie mam drewno, kurde. To lipa. Dobra, to musimy zrobić strategię alfa. O, tu też są kości na białą terakotę, widziałem w tej skrzynce, więc no na pewno kości nam nie zabraknie. Dobra, robimy strategię taką. Pyk, bierzemy to. Idziemy tutaj, 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 tutaj. W ogóle kiedyś miałem miecz bardzo dobry, a potem dealerek mi go zabrał i z nim zginął i go stracił. Bardzo mi przykro, że on ciągle mi robi takie rzeczy. Taką przykrość, że mi ciągle robi. Dobra, to bierzemy. Zrobiłem kill off, a chciałem zrobić siekierkę. Dobra, nieważne, nieważne, mamy całkiem dużo diaksów. Kill off się przyda, zenchantujemy sobie na jakiegoś silk toucha albo nie wiem, na coś tam. Nie będziemy płakać nad tym kill offem, prawda? Dobra, to już mamy na łódkę teraz i możemy płynąć. Potem zrobimy podziemne przejście, słuchajcie, na Dolinę Głów, tamtą. To będzie całkiem fajne według mnie. Takie podziemne przejście, ludzie, tylko my o nim będziemy wiedzieć i ludzie, i parę tysięcy osób, które oglądają live'y. Ale no, nie będą o nim wiedzieć póki co osoby na Ferajnie i w ogóle, bo z Ferajny ludzie się tak średnio oglądają, bo sami muszą nagrywać odcinki, prawda? Nie rozumiecie chyba, więc się dowiadują o wszystkim, jak grają sobie i od widzów itp. Dobra, tutaj, nie, tutaj jest gravel. O, tędy musimy przepłynąć. Ja tam już wyrównałem, zajęło mi to trochę czasu. W sumie to dosyć dużo czasu mi to zajęło. Oj, dobra. Gdzie ta łódź? A, dobra, tu. O, dziękuję. Zapraszam. Tak, dlatego nam jest właśnie potrzebny bardzo ten mostek. O, tutaj kolejna. Dobra, trzeba zapamiętać, że tu jest glina. Potrzebny nam... O, serio? Serio, ludzi? Serio? Dobra. Potrzebny nam będzie mostek, w sensie podwodny tunel jakiś, żeby nie musieć pływać za każdym razem, jak nam czegoś zabraknie. O, tutaj glina kolejna. Dobrze, że mieszkamy na bagnach Beskidu. W sensie robimy tą Dolinę Głów. Że za każdym razem, jak nam czegoś zabraknie, nie możemy pływać tą łodzią, bo jak widzicie, to całkiem długo trwa. W sensie pływanie łodzią jest spoko, aczkolwiek no jest to trochę daleko i nie będzie mi się chciało. Weather clear. Dobra, dziękuję, dziękuję. To weźmy... O nie! Chlebek! O nie, teraz cały mokry będzie, jak ja nie będę teraz się najadał, prawda? Nie wiem. O, nie da się jeść i płynąć. Okej, okay. A no tak, trzeba wysłować. I tutaj jest właśnie wyrównany teren. Jak widzicie, jest idealnie to wszystko wyrównane. Pod nową Dolinę Głów. Trzeba będzie więc wszystko wymierzyć, ludzie, na samym początku. Wszyściuteńko, musi być ideolololo wymierzone. Dobra, pyk. Tutaj trzeba pościnać będzie trawę też i takie różne, okej. Zrobimy mniej więcej na środku to. Środek jest mniej więcej tutaj, gdzie jest to. I dobra, wykopiemy. Zrobimy ogółem wszystko tak mniej więcej jak na tamtej Dolinie Głów. Czyli, no w sensie rozplanowanie będzie podobne, tylko że będzie inna kolorystyka. Inne ogółem będą, no trochę rzeczy będzie inaczej. Dróżka będzie z gravelu, a nie z wyrównanej ziemi i takie różne. Czajcie, czajcie, co nie? Dobra, i ile tutaj będzie główek? Tutaj będzie głów? Tak, policzmy. Entity 303, Herobrine, Null, Zielony Steve, Dokness, Czerwony Steve i jeszcze coś. Chciałbym, żeby było 7 różnych główek, prawda? To by było dobre całkiem. Okej, okay, więc trzeba to będzie zmierzyć w takim razie. Mamy trochę dirta akurat w sam raz. Tylko timeseta sobie dajmy. Dobra, dziękuję. I tak, od dróżki było 3 do każdego domku. Więc tak, najpierw będzie tu 1, 2, 3. I teraz, nie, o tak, 4. 1, 2, 3, 4. I dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To jest pierwsza głowa, to będzie pierwsza głowa. Tutaj analogicznie, 1, 2, 3. Pyk, 1, 2, 3, 4, kurde, 5, 6, 7, 8. Dobra, tak, tak będzie mniej więcej wyglądał układ właśnie głów. Tutaj mamy gravel jakiś? Nie, nie mamy gravelu. Trochę słabiacko, ale git. Dobra, to weźmy sobie tak, zbudujemy głowę Herobrine'a może. Głowa Zielonego Steve'a będzie na środku na pewno, tak jak moja teraz jest. A tutaj będzie głowa Herobrine'a, więc dobra, wymieńmy sobie tutaj po prostu to. Pyk, dobra, bo będzie oczywiście z białej terakoty.
ty, coś mi się... Dobra, już mi się odlagowało. Myślałem, że miałem laga jakiegoś. Laga Minecrafta, że miałem. W ogóle chwila, może mam laga, bo... Nie, dobra. Mam jeszcze pamięć na komputerze, bałem się tylko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, chwila. Ja zobaczę sobie na internecie. Herobrine. Okej, okay. Jak wygląda skin Herobrina? Dobra. I tutaj mamy... Okej, okay, on wygląda tak. Nie będzie go trudno zrobić. Tutaj będzie miał taki uśmieszek tylko. Uśmieszek jest w kolorze tego. Okej, okay. No to już rozumiem. Czyli tak, robimy, zobaczcie. Tutaj dwa i tutaj teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj robimy brązowe. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj robimy ten uśmiech jego upiorny, prawda? Rozumiecie chyba? O, terakota zwykła nam się przyda. Przydałoby się tam nam też taka różowawa terakota. Ale dobra, na razie zrobimy to z tego po prostu. I z tej terakoty pomarańczowej zrobimy to. O, kozacko, kozacko. Chyba rozumiecie, o co mi chodzi, prawda? Dobra, teraz tak. I bezpośrednio nad tym już są oczy jego. Dobra, więc oczy Herobrina trzeba zrobić tutaj. Tutaj. Okej, okay. I teraz jeszcze jeden w górę tą terakotą białą. Pyk, pyk, oj, pyk, pyk. Okej, okay. I tutaj już się zaczynają włosy, ale tutaj jeszcze ma czoło Herobrin. Dobra, więc mamy tutaj Herobrina. I w ogóle piszcie, czy uważacie, że Herobrin istnieje, czy też nie. To jest pytanie, które gracze Minecrafta sobie zadają od zarania dziejów, prawda? I my... Co ja odwaliłem? A, dobra. Źle wymierzyłem troszkę. Ale git chyba. Okej, okay, pyk, pyk. Pyk. Nie, 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 nie. Nie git, nie git. Nie tak, nie tak, tak. O, dobra, pyk. Okej, okay, zobaczmy. No, wygląda naprawdę fajnie. Ładnie wygląda jak na Herobrina, co nie? Całkiem ładnie wygląda jak na Herobrina. Nie wygląda aż tak strasznie w sumie, no ale to dobrze, bo nie chcemy, żeby prawdziwy Herobrin się tym zainteresował, co nie? I dobra, teraz od boku głowy, jak on wygląda. Okej, okay, czyli teraz trzeba tutaj budować do końca. Chwila, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra. Tutaj chyba z tyłu głowy? Jak on ma głowę z tyłu? Nie mam pojęcia jak on... Chyba on ma całą... Całą ma chyba brązową tą głowę Herobrin. Tak mi się zdaje. Więc tutaj zrobimy... 4, 5... 5, 6... Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Czyli teraz tak. Tutaj teraz... Chwila, dajcie mi jego skina z powrotem. Trzeba wybudować 3... 4, 4, okej. Okay. Czyli tak, 2, 3, 4, 4, okej. Okay. Kozacko, dobrze nam idzie bez kitu budowa Herobrina. Może dlatego, że jestem z nim kumplem. Tritsus, największy kumpel Herobrina. Tylko nikomu nie mówcie, bo to jest mój sekret, ludzie. Że znam się z Herobrinem i jesteśmy dobrymi ziomeczkami. Że się bardzo lubimy z Herobrinem i że razem mamy plan... podboju Herobrina. Tak, zapraszam na mój drugi kanał Tritsus, miałem wam przypomnieć w miarę trwania odcinka, prawda? Dobra, zróbmy w takim razie tutaj teraz daszek, bo oczywiście włosy no ma na całej głowie, nie, Herobrin nie jest łysy. Okej, okay, pyk. 5, 6, 7... O nie, no i klops, no i klops, to chwila, zbudujmy teraz tu. 2, 3, 4... 4, okej. Okay. Pyk. Ej, bez kitu, ja jestem mistrzem już budowania głów chyba w Minecrafcie, wiecie? Chyba jestem bez kitu mistrzem w tej dziedzinie. Pyk. Okej. Okay. Ale skończyły mi się niestety... niestety skończyło mi się to, co chciałem. Więc... musimy polecieć... Chwila. Trafimy do wody, to jest taki dropper. Oh yeah, dobra. To wymagało serio trochę skilla, ludzie. Ja muszę przyznać. Ale nie... Ale nie było aż takie trudne, okej.
Wow, ile mamy gliny pod nosem. Nie będziemy musieli nigdzie chodzić, tylko jak nam się skończy znowu terakota, to będziemy mogli po prostu sobie ją wziąć. Ale tam mamy, powinniśmy już mieć kompletnie gotową terakotę. Wow, ile gliny. Ja cały czas kopię tą glinę, a jej cały czas jest dużo na tych bagnach. Bagna? Brawissimo. O, tutaj się moje więzienie zaczęło budować na live'ie. Kto był na tym live'ie? Mam nadzieję, że dużo osób było na tym live, gdzie więzienie budowaliśmy. Trzeba będzie je trochę dokończyć niedługo, ale bez pośpie... Oj, weather clear ja chciałem. Dobra, nie timeseta, bo masakryczne są te burze na bagnach. Masakryczne są po prostu. Dobra, to teraz lećmy dalej. Po naszą terakotę. Szybko tylko dokończmy tego domek Herobrine'a. I wtedy... Okej. Okay. I wtedy zróbmy tak. Witam, dobra. Okej, więcej terakoty. O, chyba tyle nam starczy, wiecie? Chyba tyle bez kitu nam powinno starczyć. Znaczy, nie jestem pewien, ale mam taką głęboką nadzieję, że nam starczy ta terakota. O, już nam się też kokobinsy troszkę zaczęły kończyć, tak leciuteńko. Znaczy, mamy jeszcze trochę i kokobinsy, no kokobinsy nam na pewno wystarczą. Dobra, tutaj terakoty. Zawsze, jak to mówią, terakota do terakoty, a zbiorą się stare groty. Tak mówią. Chwila, i trzeba rozkminić jeszcze, z czego zrobimy posadzkę w domu Herobrine'a. Ja mam wrażenie, że on by chciał, żeby było ciemno, więc zrobimy z czarnej wełny posadzkę u niego w domu. Z czarnej wełny będzie fajna posadzka na pewno. Co to? A, dobra, szkielety zamieszkujące pod tutaj Doliną Głów. Okej, to zbierzmy jeszcze sobie tylko 3 terakoty, więc mamy... O, dobra, nawet mamy więcej niż 3 i wracamy teraz, słuchajcie, żeby dokończyć domek Herobrine'a na Dolinie Główek Nowej. Jak wam się podoba pomysł na Herobrine, na nową Dolinę Głów w ogóle? Bo ta jedna Dolina Głów to już zaczęło się robić troszkę mało, prawda? No, a na nowej Dolinie Głów... I psz! Wow, to był trik też, to był trik. Mamy, znalazłem w ogóle szybszy dopływ, tędy jest szybciej, tędy jest na wprost idealnie to. Nie trzeba jakoś się przejmować. Tak, tutaj są mury więzienia, które zacząłem robić. No ale to bardzo wczesna faza, nie wiem czy wy chcecie to więzienie, żebym dalej kontynuował. No chyba będę dalej kontynuował to więzienie, ale fajnie by było z kimś je robić w sumie. Może dealerka poproszę, albo coś, żeby ze mną porobił je. No w końcu wiecie, jesteśmy razem partią, meksykańskie żarcie, partia zwycięska. Wow, kozackie. Serio mi się podoba. Ta Dolina Głów.exe będzie straszna. I będą się na niej działy różne dziwne rzeczy, ludzie. Ja planuję w ogóle serię. Z Doliny Głów, jakąś inną, jak już wszystko zbuduję. To będzie kozacka seria, może jakąś taką fabularną albo coś z życia potworów i różnych takich innych. No, to chyba całkiem spoko pomysł właściwie, tak mi się zdaje. Dobra, już tutaj kończymy to. Teraz trzeba tylko zrobić tak. Okej, ej, chwila, chyba bez kitu nam znowu nie starczy. No, ale już nie będziemy budować więcej, w sensie latać znowu po tą terakotę. Tylko starczy to starczy, nie starczy to nie starczy. Mam tu gdzieś. Okej, pyk. Dobra, chwila, budujmy od góry. O, starczy nam jednak. Mega kozacko, mega. Okej, teraz tak. Okej, i Herobrine nasz jest gotowy. Trzeba zrobić jakieś wejście do jego głowy teraz, pyk. Może zróbmy sobie wejście o tu. Dobra, kozacko. Kozacini. Trzeba ją oświetlić, żeby żaden Herobrine się tu nie zespawnował i nie przestraszył żadnego Herobrine'a. What? Okej, chwila. I teraz tak, z czarnej wełny robimy mu dywan, dlatego że Herobrine lubi mrok oczywiście. Trzeba będzie mu zrobić w przyszłości jakieś obrazy w ogóle w środku tej głowy. No ale to może nie dzisiaj, bo dzisiejszy odcinek już trwa dosyć długo, więc... No, ale to w sumie dobrze, dlatego że te odcinki są naprawdę ciekawe, bo skoro mi się fajnie je robi, to wam się musi je fajnie oglądać, prawda? To jest taka zasada. Jak youtuber robi na siłę odcinek, to się nie fajnie ogląda, a jak mu się fajnie nagrywa odcinek, to widzom też się go fajnie ogląda. Okej, wow, wygląda naprawdę kozacko, tylko przyda nam się tutaj zdecydowanie jakieś... O, jakiś crafting table lulu.
Zapraszam tutaj, panie crafting. Zapraszam teraz tutaj. Okej, okay, mamy drzwi. Pyk! I ten domek Herobrine'a, pierwszy domek na Dolinie Głów.exe jest skończony. Mam nadzieję, że wam się podoba. To by było na tyle tego odcinka. Pamiętajcie, żeby wbić na mój drugi kanał na nowy filmik. Na razie.